Let's start. The first one is Kuba Wikła. 61-100. Adam Dralas. 70-500. Oton Rzaski. 79-600. Iwan Kofi. 66-300. Iwan Esna. 92-800. Daniel Rutkowski. 66-200. Jan Lia. 70-700. Andrzej Krzewy. 79-100. Ibrahim Dżurigajew. 93. Patryk Kaczmarczyk. 66-300 Patryk. Karl Magnali. 61-500. Bogdan Lipko. 93-400. Pascal Kincel. 66. Patryk Likus. 65-500. Aleksandra Karasowa. 60-900. Który walczy? Może ja wejdę na wagę, bo mniej walczy. 61-600. Brawo. 61. O, Madalin jest here. 92-500. No, jest i jest parowie. We have 66.4 and we need 0.3. Zbijanie do kategorii mistrzowskiej poszło gładko, tak jak planowaliśmy. Jak zwykle trzeba było robotę odwalić profesjonalnie. Jak na pretendenta przystało, jak na mistrza przystało przyszłego, więc tak zostało zrobione, a teraz czas na ładowanie i waleczka. Myślę, że ta walka właśnie zakończy się w jakiś nieprzewidywalny sposób, bo by to ciężko przewidzieć jakikolwiek wynik. Sebastian Przybysz, na wagę zapraszam cię. Założył wyjściowy umiór Georgasa i już się cieszy. Łeb też. Dobra, u mnie pokazało równo, nie? Ale dziwne, kurwa. Dobra, dajcie mi zakładam. Zaraz wracam. A nie wpadłeś? O. Może nie na głowie są. 66-300. Sebastian Przybysz. Co i tam zaglądasz? Co? Czekaj, jest nie nagrane. Jeszcze się nie wydarzyło. 61-200. Jeszcze 10 sekund. Ile? 61-200. Jest. Jest. Trochę za późno wstałem, ale szczerze wyjątkowo bardzo dobrze mi się dzisiaj spało. First time. Mówiłem, że będę ci uśmiechnięty. Arena Gliwice, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Paulina Klimek i mam wielką przyjemność poprowadzić ceremonię ważenia ostatnią już w tym roku po 12 fantastycznych galach, która poprzedza XTB KSW 77 już jutro, 17 grudnia w Gliwice Arenie. Lomali! Es Kijev and Daniel Rutkowski. Słuchajcie, wszyscy mi tutaj komplementują moją odświętną, świąteczną czerwień, natomiast kurczę, jest... chciałem to właśnie powiedzieć. Aż mi głupio, palę buraka, natomiast jestem w towarzystwie facetów w czerni i to, czy to niesie jakiś mrok, czy to niesie jakiś dreszczyk emocji przed jutrem? Elfie, to jest elf, to jest pani Mikołajowa. No tak, jesteśmy facetami w czerni, ale pamiętaj, że cię obronimy na pewno. No właśnie o to chodzi, czuję się bardzo komfortowo. Jest obrona? Tak, tak, my jako ochrona robimy. Będzie duszenie, u mnie będzie obalenie i temat zamknięty. Słuchaj, przed trylogią, ale już po takim najważniejszym face to face, co widziałeś w oczach Sepka? Co ja mam powiedzieć? Wiesz, to jest normalna atmosfera między nami, chcemy tej walki i tyle. Nie ma absolutnie żadnych emocji, po prostu czysto sportowa rywalizacja, chęć wygranej i tyle. Widziałem to. I podejrzewam, że ja to samo mam w tej chorze. No dobra, to ostatnie pytanie. Tak, deal do bity? My też chcemy tej walki, żeby walczyli, wiesz. Ja też chcę tej walki. Deal do bity. Nie, ale pogadaliśmy sobie fajnie z Lomalim. Nie było ciągnięcia tematu, więc temat zamknięty, bo później wyszło, że to ja mówiłem. Jest okej, okay, walczymy normalnie i zobaczymy, co to wyjdzie. Cała karta jest tak zapełniona i takie są ciekawe walki, że no będę wielokrotnie powtarzał tą galę sobie gdzieś tam w domu już na spokojnie. No zdecydowanie karta napakowana. Co nie? My też napakowani jesteśmy. Nie wiem, z przyczyny do was podeszłam, moi drodzy. Let us welcome Iwan Erslan
Ibrahim Chuzigaye. Finally it's time and I'm very happy that we are here and the fight is going to happen and I expect hard battle and I want to get it and I'm ready. I know how much time and work I put into this. I have no doubt in my mind that I'm ready, so it's time to show it tomorrow. Dzień dobry, słuchać mnie? Wracamy z pytań. Cięcie, jeszcze raz. Wracamy z pytaniami. Jesteśmy dzisiaj na KS uważeni XTB77. Razem z nami mistrz kategorii, nie mam pojęcia jak ona się nazywa, 9-3. Półciężka. Półciężka. Ibrahim Million First Chuzigayev. Witam. Siman. Jak samopoczucie? Отлично, чувствую себя. Все хорошо, готов к битве. Чую я себя bardzo dobrze, feel good, jestem pełny. Dodam trochę od ciebie, bo tam coś powiedział, nie pamiętam, więc dodam się. Jestem pełny siebie, rozwalę, wchodzę tam, żeby zabić, aby być zabity. Właśnie, coś mówiłeś na tym face to face? Ja już nie pamiętam. Ty słuchaj, on takim stresie był, że nawet nie pamięta. Poprosił, żeby my zakatili bój wieczór, ja сказал, почему nie, давай, let's go. Ogólnie Ersna chce bonus zarobić z tego co słuchać. Nie będę tłumaczył, po prostu będę mówił co sądzę. Kolejna konferencja jest potrzebna, bo tutaj Chuzigayev też ma do powiedzenia na temat tego bonusu. No i co jeszcze? A ogólnie czekaj, miałem tłumaczyć, zapominam się czasami. Na samym dzieli, ребята, już pora. Nie daje. Zawodnicy nie mają chęci już, wiecie, na wymianę iść, żeby już krew zabijać. Trzeba podnieść, nie wiem tam, tak strzelę tak liczbami tam, wiesz, tam 50 dolców tam, tysięcy tam. A ty ile chciałbyś? No 50 tysięcy też mówię. Guten Abend, meine Brüder. Guten Abend. Po niemiecku też tam wiesz trochę. Deutsch trochę. Ich haben. Czy jesteś gotowy? Mówi, że czuje się dobrze, jest gotów. Bo ogólnie nie wiem, czy pamiętacie, na konferencji mówiłem, że Longo wezwał, kto pierwszy wejdzie w nogi, ten tysiaka stawia. Nie wiem, gdzie jest Rutkowski, miałem z nim gadać, ale poszedł. Co o tym sądzisz? Rutkowski, tyle my o tym sądzę, a ty twoje. Ogólnie strony się nie dogadały, więc zostawiamy to. A co powiesz ciekawego? Samo trochę to. Odjadę. Zapytałem, czy... Ogólnie z typa, dawaj, chodź stąd, idziemy, kurde. Nie no, żartuję, no chodź, pogadajmy z człowiekiem. Plan na walkę może nam zdradzić. Plan, jedyny plan, który ja zrobiłem, to kiedy ja wrócę z gościnicy, zakazać mnogo różnych pizz. Jest jeden plan, tylko że to jest po walce. Zamówić dużą pizzę, fast food ogólnie, to co lubią fighterzy, zdrowe jedzenie. Zapraszamy do oglądania moich vlogów na YouTube. Szanowni Państwo, przed nami main event gali XTB KSW 77. Największa walka w historii organizacji KSW, a wystąpią w niej Mariusz Pudzianowski and mamy Halidow. Emocje oczywiście dawno już opadły, a teraz odpoczynek zasłużony. Jutro od 20 dopiero zacznie się delikatna adrenalinka, mimo tego, że już jestem tutaj 13 lat, ale zawsze jest to samo. Może 13 lat, ale ogólnie w sporcie 20 parę lat, już 24 czy 25 lat. Za każdym razem, kiedy zaczyna się walka, kiedy zaczynały się zawody strongmana, identycznie jest za każdym razem. Ktoś powie, a ty już masz 20 parę walk, to u ciebie już jest żeń. Za każdym razem jest tak samo. U mnie czy u innego zawodnika? Przypuszczam, że chyba podobnie jest, patrząc jak zawodnicy się zachowują, więc adrenalina jest, ale jest to taki dobry, fajny objaw, bo to jest takie znieczulenie. Wchodzimy, no i niech się dzieje, co chce. Co powiedział mi Mamet na scenie? Tak, nie, dokładnie to, co powiedział, to przytoczył. Tak, Mariusz, stało to się. Nie wiem, jak to się stało, ale stało się. No to cóż, mówię Mamet, idziemy, let's go, jutro zabawa. Moi drodzy, co się stało, to się nie odstanie, także czekamy już jutro za parę dziesiąt godzin. Nie ma odwrotu. Mamet, dawaj. Właśnie, proszę, proszę. Z tej strony. To znaczy, wy może właśnie staniecie face to face? Staniecie face to face? Za dużo wymagasz. Dobra. Dobra. Kto nam robi? Dobra, starczy, mamy koniec gwiazdorzenia. Mamy, idziemy. Rządzi, nie, ja nic nie wyobrażam.
Chodźcie, wam pokażę. Mamy dzik, chodźcie, zobaczcie. To jest najlepiej oglądana fota w historii w ogóle fotografii. I ją zacytujemy tutaj u nas w klatce. Kiemal młody! Cześć Kenny, a nie Jasmin. Cześć Jasmin. Który chce być którym? Który? Nie ma... Ja Ronaldo. Ty Ronaldo, ty Messi. Alright? Dobra, no i teraz... A ty, za co ty masz być Ronaldo, bo co ty ładniejszy? Ja go lubię. Dobra, patrz jak siedzisz. Tą, prawa ręka pod tym, nie, z palcami. Nie, lewą rękę ma. Lewą, a prawa na tym. Ja jak mam być Messi, to tą po lewą. Słuchajcie, oczyśćcie trochę tutaj tą stronę, co? Żeby było, żeby nie było ludzi za dużo i tak dalej. To siadaj, mam. Ja tu. Rozpięte łapki tak sobie, tak. Trzymasz? Tak, super. A mamy poczekaj, tak. Tak. Jedna ręka tak, druga tak. Mamet jest talent, a ja jestem wyrobem. No to... Chcesz się zamienić? Dobra, dobra, słuchaj. Co przeszkadza? Ty jesteś talent. Tak, nie. A jestem rzemieślnik. Tu mi przeszkadzają. Weź te szafy, spokojnie. Worki, dobra. Poczekaj, teraz pokaż mi jako. Ty masz problem. Ja Messiego nie lubię. Tylko trzymaj, bo się zaraz wyjdzie. Powiedzcie, kiedy będziecie robić. Popatrzycie na szachownicę, nie? Jak już będziemy robić. Troszkę się bliżej nad te szachy, tak? Że jesteście bardziej nad tymi szachami. Mamy ta ręka twoja troszeczkę do tyłu, minimalnie. Wiesz, się zmieni inaczej? Nie, ale to było dobre, bo to zrobiłeś dokładnie tak jak on, to było fajnie. Myślę. A ty maniek idealnie. Weź tą, dobra, piąstkę, otwórz jeszcze tą, piąstkę otwórz. O, tak, że masz tak na rękę. O, o, tak. Wyżej głowę daj, Mariusz, minimalnie. Bardzo dziękuję panom. A pokaż, na walce. Macie? Chcecie zagrać z końca? Tak, czekaj go. No, dobra. Co tam wyszło? Dawaj światło! Nie, moje czerwone. Nie, moje całe czerwone. Ty masz, te są twoje. Czerwone całe. Mam zapewnione na to. Nie są te? Te są, masz, bo to inny kolor daje. Ty! To inny kolor daje od świateł. Od świateł inny kolor daje. Ja wiem, że daltonista już jest. Nie, bo ty, ja patrzę, koszulki masz inny, ale kolor. Ja patrzę, to nie moje buty. Wiesz, że światło daje z góry, nie? Mam nadzieję, że w trąbę nie dostałem, już nie dowidzę. To nie moje buty. Szachy składa przegrany, nie? Bez sensu trochę. A wy we dwójkę składacie, czy co? Nie widać tych plansz. Ale... Czy co, trzeba to ułożyć to, czy co? O tak się gra? Czy... Bo ja muszę ułożyć u ciebie, to szybciej, nie wiem. Ty u mnie? To ja widziałem, że szachy są tak, wiesz, ciężkie dla umysłowo, wiesz, że tak dla mądrych ludzi są, ale nie widziałem aż tak. No wydaje mi się, że wygrałem. Nie, a Zambek, mam pytanie, kiedy wracasz do klatki? Już byłem w klatce przed chwilą z Mamedem. A, sprawdzaliście? Sprawdzaliśmy, tak. On musiał poczuć tą siłę Mariusza. Jestem również silny jak Mariusz, prawda? Porównanie było w siłę. Tak jest, dokładnie. Masz jakieś plany, żeby wrócić do KSW? Myślę, że już wystarczy. Wystarczy? Chciałem, był moment, że chciałem, ale nie udało się. Chciałem walkę z Borisem trzecią. Ale też nie udało się, więc... Odpuściłeś już na zawsze, tak? Tak, to już na zawsze odpuściłem. Nie? Powiem szczerze, mi akurat jest bardzo smutno, bo zawsze oglądałem twoje walki i chciałbym taką ostatnią walkę na pewno zobaczyć. Wiesz, ile mam lat? No, 25. 38, a ty ile masz? 23. A ty czemu skończyłeś? Czy jeszcze nie skończyłeś? Ja nie zacząłem jeszcze. Jak to nie zacząłeś? Zacząłeś od 5 lat już. Nie? Ja jedną walkę zrobiłem i skończyłem, bo stwierdziłem, że to nie moje już. A ja już 20 parę zrobiłem, też stwierdziłem, że już wystarczy. Tak, nie tyle, że moje, ale wystarczy. Przygotowanie widziałeś Mameda i jak uważasz, jest przygotowany? Mamed zawsze jest przygotowany, ale tu lepiej niż zawsze. Jak uważasz, w której rundzie? Ciężko powiedzieć, mi się wydaje, że druga połowa pierwszej rundy. Okay. A wydaje, parter, nie, stójka? Stójka. W przypadku Mameda to ciężko stwierdzić, co będzie dokładnie, nie? Bo on może również dobrze w parterze, również dobrze i w stójce skończyć walkę. To Mariusz przede wszystkim silny,
A jak złapie, to na pewno ciężko będzie zerwać ten klincz, tym bardziej jeżeli on w ogóle obali, to będzie ciężko, to ma tą wagę, jest silny. Załóżmy, że Aslanbek, ty byś miał walczyć z Pudzianem, jaką taktykę byś stosował? Może nie będziemy zakładać, tak? Jaką taktykę? Nie, na szybkości, tak, dużo się ruszać i na szybkości, tak, wymęczyć Mariusza. Chociaż w moim przypadku to pewnie byłoby ciężko, bo ja o wiele, wiele lżej ważę, tak? Nie wchodzi w wymiany, nie wchodzi do klinczu jakieś, tylko... biegać dookoła. Bardziej punktować, tak, nie? Tak, punktować i uciekać. Jestem bardzo dobrze przygotowany i to nie jest tak, że... Jest Adam. Dzień dobry, witam. Mam pytanie. Bardzo temat nas interesujący z tym bonusem, bo słyszałem coś, że pan też coś tam mówił. A, ten bonus w KSW? Tak, tak, tak. Właśnie, nikt tego pytania nigdy nie zadaje. Czy wiecie, jaki jest bonus w KSW? Ktoś wie tutaj? Z miejscowych? Bonus za walkę wieczoru. 50 euro? 50 koła. Ja tyle nie dostałem. Przyjaźnij się z Kabulem, koleguj się z Martinem. Podnieś te bonusy do tych chłopaków, którzy poświęcają swoje zdrowie, wychodzą się, biją, robią nokauty, dostają nokauty, czy robią walkę wieczoru. Podnieś te bonusy, dajcie motywację trochę. Dobrze powiedziane, dziękuję bardzo. Kolejny temat. Ostatnie pytanie było, nie? Tak. Tak? A, dobra, no to dziękuję wszystkim. Widzę, nie chcesz mnie, żeby... To Meru mnie zaprosił, naprawdę. Zmusił mnie.